Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem jak u was, ale tutaj już babie lato i czuć jesień w powietrzu, a to oznacza, że lata nam pozostało tak naprawdę na te dwa przysłowiowe gryzy. I tego oto sierpniowego dnia mam dla was opowieść, którą pokochałam całym sercem. Tą powieścią jest Manhattan Beach Jennifer Egan, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Znak, a która pozostanie ze mną naprawdę na długo. Wiecie jak to jest, bywają książki niczym spóźnieni kochankowie. Miłość do nich pojawia się bardzo długo po lekturze i pojawia się tak nagle przypadkowo. Są też takie książki, do których miłość rośnie stopniowo wraz z lekturą i nagle orientujemy się, a my już jesteśmy w niej rozkochani. Ale istnieją też książki, w których od mentach przepadamy od pierwszych stron i już wiemy, że to jest to. Taka jest właśnie dla mnie Manhattan Beach. Posłuchajcie i może wy również wpadniecie w jej objęcia. Nie dajcie się tutaj zwieść prostocie tej historii, bo faktycznie ta historia nie jest zbyt skomplikowana. Jest rok 1943, Nowy Jork, stopnia wojenna przy Staten Island. To właśnie tam pracuje Anna i to właśnie morze stanie się jej obsesją. A to wszystko ze sprawą wspomnienia sprzed lat i przeczucia. Wspomnienia pewnego dnia z dzieciństwa, dnia spędzonego z ojcem w domu jednego z jego znajomych od biznesu w domu przy plaży przy tytułowej Manhattan Beach. Przeczucia, że ojciec wcale nie odszedł od tej rodziny w kilka lat później, ale zniknął, tak jak znikali mężczyźni i kobiety uwikłani w podobne biznesy, jak uwikłany był on. Teraz w wojennej zawierusze Anna może stać się o wiele kimś więcej niż oczekiwała i być może rozwiązać tę zagadkę swojego życia. Wiem, to wszystko brzmi dość tajemniczo, dlatego że ta historia ma wiele warstw, jak cebula, jak tort albo jak ogór. Z jednej strony mamy tutaj historię zagadki. Zagadki zniknięcia ojca, który w nieunikniony sposób jako przywódca związków w tamtych czasach powiązany był również ze światem przestępczym. Z drugiej zaś strony mamy tutaj historię młodej kobiety, która dzięki swojej sile przetrwania, woli przetrwania, sile swoich przekonań i wartości potrafi przekraczać w realistyczny sposób, jak na tamte czasy, granice swojej płci i pokazać, że kobieta w kryzysie również może się przydać nie tylko jako dama do towarzystwa. I najważniejsze, czyli historia samej Anny. Jej miłości do rodziny, jej poświęcenia i gotowości na poświęcenie względem swoich bliskich, jak również jej umiejętności wyzwolenia się z ram społecznych, jednocześnie pozostając w tym społeczeństwie. To Amerykanka i Nowojorczanka z krwi i kości, jest pracowita, diabelnie pracowita, jest zaradna, ma głowę na karku i jest silna. Silna jak tylko potrafią być kobiety, które w tamtych czasach w jakiś sposób potrafiły wyłamywać się z ram społecznych, a jednocześnie się w nie wpasować. To unikatowa postać, uwierzcie mi, a jej historia jest niezwykle inspirująca i fascynująca. Za co tak pokochałam Manhattan Beach? Dzisiaj będzie subiektywnie, będzie bardzo osobiście, bo czasami inaczej nie da się po prostu wyrazić wrażeń z lektury. Zaczęło się od tej minimalistycznej okładki, potem przeszłam w motto z Moby'ego Dicka Hermana Melvilla i już wtedy wiedziałam, że morze i ocean będą odgrywały tutaj jedne z najważniejszych ról. Wtedy pojawiła się ona, pojawiła się Anna, lodowata plaża poza sezonem i jej spacer na bosaka po tym zimnym piasku. Surowa młoda dama, której po prostu nie można wyrzucić z głowy, a której dzieje przenikają nas tak, jak przenikać potrafi zimny morski listopadowy wiatr. A potem port i stocznia. I nie mówimy tutaj wcale, kochani, o porcie letnim, plażowym, jachtowym, ale o porcie industrialnym, męskim, metalowym, przyładunkowym, gdzie tętni zupełnie inny rodzaj życia. Co tydzień przejeżdżam obok takiego portu i przejeżdżam również koło stoczni marynarki wojennej w Gdyni i nie potrafię odwrócić od niej wzroku. Uwielbiam zwyczajnie te gigantyczne maszyny pracujące, buzujące wokół tego spokojnego pozornie morza. I powiem wam, że ten fragment idealnie pokazuje całą atmosferę. Spowił ją znajomy zapach. Ryby, sól, olej napędowy. Słonawa, przemysłowa wersja morza, tak złożona, tak charakterystyczna, że przypominała woń istoty ludzkiej. Przywoływała dawne czasy, których Anna już prawie nie pamiętała. Garnitury jej ojca nadal wiszące w szafie, spiczaste klapy, wyczyszczone ramiona, malowane krawaty wzmocnione fiszbinami. Wyglądały jak garnitury człowieka, który w każdej chwili może wrócić i znów je włożyć. Manhattan Beach jest właśnie taką powieścią. Chłodną, klimatyczną, niezwykle miejską.
To Nowy Jork lat 40. pełen dwuznaczności. Z jednej strony mamy tutaj wojnę, tragiczną wojnę, drugą wojnę światową, która dzieje się gdzieś w tle. I z drugiej strony mamy tutaj miasto pełne stęsknionych ludzi, tętniące życiem każdej nocy, każdego dnia. Jennifer Egan już kiedyś otrzymała nagrodę Pulitzera, ale powiem wam, że spokojnie za Manhattan Beach mogłaby dostać kolejne takie wyróżnienie i wiele innych. To piękna proza, wspaniała literatura, która zostaje z czytelnikiem właśnie jako takie doznania, uczucia i emocje. Dla mnie jest zdecydowanie niezapomniana i powiem wam, że mam nadzieję, że niektórzy z was również po nią sięgną. Serdecznie wam polecam z całego serducha i rozkochacie się w tej powieści, tak jak rozkochałam się ja. I to wszystko na dziś. Dzisiaj było morsko-oceanicznie, retro, nieco tak nowojorsko, bardzo miejsko. Ta powieść jest fenomenalna, jest absolutnie fenomenalna. Sięgajcie po Manhattan Beach Jennifer Egan. Zapraszam was na media społecznościowe Wielkiego Buka. Zapraszam was również na Facebooka Wielkiego Buka do Wielkobukowego Klubu Książkowego. Tam razem czytamy książki. Jeśli jesteście tutaj nowi, to witam was serdecznie. Rozgośćcie się, zapoznajcie, pooglądajcie i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Jeśli zostaniecie na dłużej, to nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, dzyń, żeby dostawać powiadomienia regularnie o nowych filmach na Wielkim Buku. Mam nadzieję, że warto. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!